Okej, kochani, zapraszam Was na kolejny tydzień jedzenia na moim kanale. W niedzielę postanowiłam właśnie, że zacznę go nagrywać, natomiast zapomniałam nagrać śniadania, nie wiem jak to się stało, ale na obiad zrobiłam sobie pierś z kurczaka, dodałam do niej przyprawę chrupiący kurczak. Następnie dodałam trochę soli, ale tego Wam nie pokazałam. Oczywiście pieprz ziołowy, majeranek i wszystko razem mieszamy. Zrobiłam też sobie taką sałatkę z pomidorków, więc pokroiłam je w taką a la kosteczkę, dodałam jogurt naturalny, chyba z 30 gram, coś koło tego. Pokroiłam sobie też cebulę, w miarę taką małą kosteczkę i dodałam do tego wszystkiego. Następnie dodałam pieprzu, dodałam soli i znowu wszystko razem dokładnie wymieszałam. Gotowałam sobie także kaszę bulgur. Następnie usmażyłam sobie moją pierś z kurczaka i jakoś smażyłam ją 7-8 minut. Oczywiście pod przykryciem. Na talerzu położyłam sobie na sam spód szpinak, świeży baby. Dodałam kaszę, moją sałatkę z pomidorków i oczywiście mięsko, które usmażyłam. Na sam koniec chciałam, żeby było trochę ostrzejsze, więc dodałam sos Tao słodko-pikantny. Pokroiłam sobie też ogórka kiszonego, dlatego że ja bardzo lubię. I wyszło przepysznie i wyglądało przepięknie, sami zobaczcie. Okej, a więc czas na kolację. Pokroiłam rzodkiewkę w kosteczkę i przełożyłam do miseczki. Następnie pokroiłam żółtą paprykę także w kostkę i również przełożyłam. Słuchajcie, później dodałam sobie serek wiejski lekki. Zrobiłam sobie taką mini sałatkę z serkiem wiejskim. Oczywiście pieprz, sól i mieszamy. Postanowiłam, że też pokroję sobie do tego szczypiorku i dodałam i znowu wymieszałam, ale że nie najadłabym się tylko tym, to musiałam jeszcze do tego coś dodać, a to zaraz zobaczycie, więc pokroiłam sobie jeszcze pieczarki, uwielbiam pieczarki, szczególnie na pizzy, więc stwierdziłam, że zrobię sobie takie ale zapiekaneczki i znowu pokroiłam paprykę, posmarowałam mój chlebek, który teraz widzicie, koncentratem pomidorowym. Dodałam troszeczkę oregano, dlatego, żeby był ten taki posmaczek pizzy, takich zapiekanych, wiecie o co chodzi. Dodałam też troszeczkę majeranku, szyneczkę pokrojoną w takie kawałeczki i trochę sera żółtego, ale oczywiście go starłam. Przełożyłam pieczarki, które wcześniej pokroiłam i ułożyłam ogórka kiszonego, który... Jak widzicie, jest bardzo cieniutko pokrojony i wsadziłam do piekarnika na 10 minut na 200 stopni. Wyjęłam i teraz składziemy paprykę, którą wcześniej kroiliśmy. Dodajemy troszeczkę sera, który jeszcze został. I na sam górek szpinak baby pokrojony w taką kosteczkę mniejszą. Polałam na to ketchup i voilà! Też było przepyszne i mega się tym najadłam. Dzień drugi. Słuchajcie, miałam ochotę na coś słodkiego i nie wiedziałam, co zrobić, więc stwierdziłam, dobra, zrobić dzisiaj pankejki bananowe. Potrzeba jednego w sumie banana całego, tak wiecie, kruszycie go, dodajecie mąkę, ja dałam 45 gram i trzeba tego banana tak podziubdziać, dodać dwa jajeczka i mieszamy wszystko. Ja też dodałam sobie słodzika, można dodać cukru albo ogólnie jakieś inne słodzidło, jeżeli macie. Wszystko dokładnie mieszamy na taką gładką masę. W ogóle można też dodać troszeczkę aromatu waniliowego, jeżeli ktoś lubi. Dodałam jedną łyżeczkę sody oczyszczonej, żeby nam pięknie wyrosło i żeby były takie puszyste. I oczywiście wszystko smażymy. I ważne jest to, żeby to było pod przykryciem. I kiedy widzicie takie bąbelki, przekładacie na drugą stronę. Mi się troszeczkę tutaj nie udało, ale to nic. Ja stwierdziłam, że posmaruję sobie między nimi... serek waniliowy i powiem Wam, że to był bardzo dobry pomysł, bo naprawdę mi to smakowało i zrobiłam sobie tak troszeczkę warstwowo. Dodałam także białą czekoladę, a że to wszystko było takie gorące, to jeszcze pięknie mi się rozpuściła. I znowu dodałam serek waniliowy i tak dalej i słuchajcie, stwierdziłam, że też rozpuszczę sobie białą czekoladę w kąpieli wodnej i poleję na wierzch i po prostu było przepyszne. Pokruszyłam także Oreo i... Proszę bardzo. Nie wiem jak Wam, ale mi się strasznie to podoba i według mnie to wygląda tak przepięknie, estetycznie i w ogóle, a było przepyszne. Mega się tym najadłam i były bardzo fajne, takie puszyste, mięciuśne.
Okej, okay, obiad. Słuchajcie, ostatnio szukałam jakichś nowych surówek i znalazłam podobno taką już starszą, którą kiedyś się bardzo często robiło. Właśnie z ogórka kiszonego, z cebuli i z jabłka. Także kroimy ogórka kiszonego, no, w taką kosteczkę i dalej bierzemy się za krojenie kolejnych rzeczy, czyli cebula i jabłuszko. Ścieramy jabłuszko na tarce i wszystko razem mieszamy. Ja dodałam jeszcze trochę pieprzu i soli, dlatego że po prostu dla mnie to było bardziej wyraziste. Stwierdziłam, że nie najem się tym, więc jeszcze pokroiłam sobie cukinię w taką kosteczkę, dodałam soli, pieprzu, ostrej papryki, bo chciałam, żeby to było trochę ostrzejsze. Wszystko dokładnie wymieszałam i w sumie to tylko ją podsmażyłam tak naprawdę i dodałam później do niej pokrojonego kurczaczka i podsmażonego już wcześniej. Wymieszałam wszystko i ułożyłam na talerzu sobie znowu baby szpinak. Ostatnio jestem uzależniona od tego baby szpinaku. Ugotowałam sobie znowu kaszę. Ostatnio mam strasznie fazę na kaszę i cały czas ją jem. Położyłam właśnie obok tego na talerzu tą cukinię z tym ugotowanym mięskiem i przełożyłam surówkę. Porcja była ogromna, nie miała dużo kalorii, a mega się najadłam. Jeżeli chodzi o kolację, to bardzo zatęskniłam już za owsiankami, więc stwierdziłam, że zrobię ją. Pokroiłam banana, ugotowałam moją owsiankę, dodałam białej czekolady, nasamwiasz oczywiście na początku, żeby się rozpuściła, później mojej ulubionej orzechowej czekolady. Dodałam także w ogóle serek, właśnie ten waniliowy, którym przykładałam wcześniejsze pankejki bananowe i w sumie to zasmakowało mi. I na nim ułożyłam sobie banany, bo uznałam, że tak będzie w sumie najlepiej. Następnie dodałam kulki czekoladowe. To są takie jakby, kurczę, z takim kiedyś piratem były. Moja siostra mi je dała. Dodałam jedno Oreo, pokruszyłam sobie je, a na koniec jeszcze dodałam kinderki. I posypałam sobie słonecznikiem. Dzień trzeci, wtorek. Zrobiłam sobie śniadanie do szkoły i zrobiłam po prostu takie dwie przykrywane kanapeczki. Dodałam znowu szpinak baby, mój ulubiony. Chudą szyneczkę. Dodałam sobie też trochę sera żółtego, bo ja w sumie tak bardzo lubię. Pokroiłam żółtą paprykę i również ją dodałam na kanapkę. No i oczywiście, jak to ja, musiałam też dodać coś czerwonego, bo przecież kolorystycznie musi się zgadzać, co nie, więc dodałam jeszcze sobie pomidorka. Posoliłam, popieprzyłam i złożyłam. A później musiałam pokroić, no bo jednak do szkoły będzie mi po prostu tak łatwiej. I wszystko zawinęłam sobie w folię aluminiową i to w sumie tyle. Słuchajcie, dodatkowo wziąłam sobie jeden musik mojej siostry z Kubusia, truskawkowy. W sumie często go biorę do szkoły jako taką, wiecie, coś, jakiś dodatek. Po szkole wróciłam mega zmęczona, więc ten obiad będzie bardzo na szybko. Ugotowałam makaron, dodałam lecza mojej mamy, która właśnie zrobiła. I w sumie sporo tego wyszło i po prostu pokroiłam pietruszkę. I powiem wam, że mimo że prosty, to naprawdę wyszedł bardzo dobry i byłam mega zadowolona i najedzona. Tu właśnie byłam w trakcie jedzenia i oglądania Dynastii, bo właśnie wyszła na Netflixie. Miałam ochotę na coś słodkiego, więc stwierdziłam, że zrobię sobie naleśniki i posmarowałam je Nutellą, dodałam banana, bo uważam, że to do siebie pasuje. Wszystko razem złożyłam i drugi także posmarowałam Nutellą i dodałam banana. Zrobiłam sobie także kąpiel z białej czekolady, kąpiel wodną z białej czekolady. Ja to, wybaczcie to zmęczenie. I wszystko w sumie polałam nią. I na sam koniec stwierdziłam, że przyda się jeszcze jakaś czekolada, więc wzięłam gorzkie Merci i po prostu starłam je, żeby tak ładniej to wyglądało. I proszę bardzo, też były bardzo dobre. Dzień czwarty miałam ochotę na naleśniki, więc razem z moją mamą zrobiłyśmy ciasto na naleśniki, usmażyłyśmy je i miałam akurat Nutellę w domu, więc wykorzystałam to i posmarowałam sobie właśnie te naleśniki nią. I w sumie wróciłam do czasów dzieciństwa, bo zawsze jak byłam mała, to tak robiłam. I chyba zjadłam dwa albo trzy naleśniki, coś takiego, i dwa były z Nutellą, a jeden był z dżemem porzeczkowym. Na Nutellę położyłam sobie też banana, bo uważam, że to jest w sumie bardzo fajne połączenie. Wszystko sobie oczywiście pięknie zawinęłam.
No to jak widzicie, znowu dodałam Nutelli. Chciałam, żeby to wyglądało tak bardzo artystycznie, więc trochę pokombinowałam. Dodałam migdałów. Żałuję, że trochę ich nie podprażyłam, ale i tak było bardzo dobre. Także voilà! Słuchajcie, dla mnie ta środa była takim pracowitym dniem, więc po prostu musiałam zrobić obiad na szybko, więc kupiłam kalafiora, pokroiłam go w kosteczkę, wrzuciłam go do wody, żeby się ugotował, a w sumie ugotował się dosyć szybko, więc dla mnie to było na plus. Oczywiście do tego makaronik, tak 60-70 gram, ja dodała je zawsze tak mniej więcej, podsmażyłam trochę szyneczkę, później właśnie dodałam ten kalafior z makaronem i wszystko razem ze sobą wymieszałam, przełożyłam to na talerz. I słuchajcie, jeszcze zostało mi to lecza z tamtego dnia, więc stwierdziłam, że dodam sobie tego lecza. I może to wygląda na porcję dla olbrzyma, ale właśnie najadłam się tak bardzo, że w sumie na kolację niewiele zjadłam. To znowu ja, szybko Wam się pochwalę. Pochwalę. Dopiero wróciłam z zajęć wokalnych. Tak jak widzieliście, dzisiaj zjadłam bardzo obszerny obiad i po prostu cały czas czuję ten obiad, więc nie chcę się za bardzo najadać i na kolację zjem sobie po prostu duże jabłuszko. Wpiję sobie zaraz pokrzywę i herbatkę. I co? I biorę się za niemiecki, dlatego że jutro mam odpowiedź ustną. Kocham kwaśne jabłka. I tak jak mówiłam wcześniej, zaparzyłam sobie pokrzywy do picia oraz herbatki. Dzień piąty. Teraz tutaj widzę, na szybko chciałam sobie tak podsmażyć chleb, ale dałam za mało masła, więc jeżeli chcecie sobie zrobić pieczony chleb, po prostu dajcie więcej masła na patelnię, bo ja się z tym mordowałam z 15 minut. Usmażyłam sobie później na tym samym masełku jajecznicę i ona tak szybko się zrobiła, że aż byłam w szoku. Dodałam sobie oczywiście też mojego szpinaku baby, którego jak widzicie nie może nigdzie zabraknąć, bo przecież co by się stało. I zrobiłam sobie w sumie od dawna kanapki z jajecznicą. Kiedyś tak jadłam, jak byłam mała, ale zapomniałam później o tym. Pokroiłam sobie paprykę czerwoną, pomidorka i wszystko ułożyłam obok tych kanapeczek i powiem Wam, że naprawdę to było syte, w sensie najadłam się. Oczywiście też dodałam pieprzu i soli i tak samo na paprykę i pomidorka, jak i na kanapki jeszcze raz i posypałam to słonecznikiem. I słuchajcie, po prostu później już nie nagrywałam, bo poszłam do mojego chłopaka na urodziny. Kolejny dzień i znowu próbowałam podsmażyć chlebek, wiecie o co chodzi. I dodałam więcej masła i teraz wyszło, pokroiłam sobie paprykę czerwoną w kosteczkę, przelałam serek wiejski, znowu taka ala sałatka, dodałam soli, pieprzu, przełożyłam tą paprykę, wszystko razem pięknie wymieszałam, tak jak widzicie. I na te kanapeczki znowu położyłam, wiecie co, oczywiście, że wiecie, szpinak baby. I w sumie to tylko przelałam właśnie tę taką moją sałateczkę z serkiem wiejskim. I naprawdę powiem Wam, że się tym mega najadłam. Było syte, oczywiście też dodałam trochę pestek słonecznika. Było bardzo dobre, naprawdę było bardzo dobre. Oczywiście nie mogło zabraknąć kawusi z rana z mlekiem bez laktozy. Okej, ja wiem, że przesadzam z tym szpinakiem, ale no nie przeżylibyśmy bez niego, prawda? Oczywiście, że nie. Dobrze, więc zrobiłam dzisiaj takie pulpeciki. W sumie dodałam właśnie surówki z kuszonej kapusty. Jeden pulpecik jest sojowy, reszta jest taki po prostu mielonych. Oczywiście kasza, tylko tym razem gryczana, ale biała, bo właśnie taką znalazłam w sklepie. I w sumie ta porcja była taka dosyć obszerna. Tamtego dnia pojechałam do mojego chłopaka i tam też jadą kolację, a tutaj możecie zobaczyć nasze piękne owsianery. Przepiękne są. Kochani, ostatni dzień, to tak szybko zleciało, że szok. No więc postanowiłam, że też mam ochotę na coś słodkiego, więc zrobiłam omleta. I słuchajcie, dodajemy dwa jajeczka. I ja zrobiłam źle, bo powinnam od razu oddzielić żółtka od jajek, ale wy nie popełniajcie tego błędu i zróbcie to na początku, bo ja dopiero widzicie, co zrobiłam z tą łyżką. No tragedia, ale mniejsza. Ubijamy, słuchajcie, białka. I ja dodałam jeszcze trochę słodzika, żeby po prostu było słodsze. Dalej do żółtek pokroiłam banana, znaczy bardziej oddzieliłam, bo on jest równy i wszystko tak podziubałam, jak widzicie. I znowu dodałam trochę słodzika. Później przelewamy tą masę żółtek z bananami na naszą piankę, która powstała. Ja dodałam troszeczkę jeszcze smaku waniliowego i wszystko delikatnie miksujemy. Przesiałam mąkę z sodą oczyszczoną
i znowu delikatnie to wymieszałam, ale naprawdę to chwileczkę, żeby to wszystko nie opadło. I na dobrze nagrzaną patelnię przelewamy naszą masę na puszystego omleta. Przepis jest od Leny Dygas i to wszystko oczywiście napiszę Wam tam w opisie. Na samą górę dodałam jogurtu naturalnego ze słodzikiem. Dodałam płatki czekoladowe, bo stwierdziłam w sumie, że to będzie coś ciekawego. Nigdy tak nie dodawałam, więc to taka nowość. Dodałam też mini biszkopciki, które moja siostra w sumie ostatnio właśnie jadła i zostały. A wyglądają tak słodziutko, więc stwierdziłam, czemu nie. I proszę bardzo, wyszło piękne, po prostu byłam mega zadowolona z tego omlecika. I był mega puszysty w środku, bardzo się nim najadłam. Naprawdę super, polecam Wam ten przepis. Jakoś nie miałam zbytnio chęci na robienie jakiegoś większego obiadu, więc słuchajcie, wpadłam na pomysł z jakimiś ala zapiekankami. Przekroiłam bułkę właśnie w ten sposób, dodałam serka ziołowego, pokroiłam szyneczkę, zawiłam ją w takie ruloniki i dodałam w środek, więc po prostu to wiecie, według gustu, możecie dodać też salami, myślę, że byłoby bardzo fajne. Dodałam żółtego sera i pokrojonej bardzo cieniutko papryki, bo ja na przykład nie lubię grubo pokrojonej. No i oczywiście pieczemy. Ja dbam o zdrówko, właśnie sobie wrzucam witaminę C i będę ją piła. Okej, przepraszam Was, że dzisiaj taka niewyględna jestem, ale nie malowałam się, siedziałam w domu, dzisiaj odpoczywałam sobie. I chciałam Wam powiedzieć, że na kolację, w sensie nie jestem w stanie znowu zjeść zbyt wiele, bo po prostu jestem strasznie najedzona po obiedzie. Więc pokroiłam sobie jabłuszko. Moja mama mi przywiozła obwarzanki, więc obwarzanki, jabłuszko i w ogóle zostały mi jeszcze zozole. Takie to są, jeżeli ktoś nie wie, to są takie kwaśne żelki i mam na nie ochotę, więc może sobie zjem z dwa. No i oczywiście, tak jak wcześniej Wam pokazywałam, piję sobie witaminkę C. Trzeba dbać o zdrowie w taką pogodę, bo ciężko. Where they sink one by one.